Jestem pod wrażeniem, jak podobny ten rok był do poprzedniego. Pierwszy raz w historii obserwujemy, jak firmy konkurują ze sobą o tytuł najgorszej w branży. Co jest jeszcze dziwniejsze, EA zostaje w tyle. Żniwiarz gamingu, który wysysa życie z kreatywnych teamów deweloperskich, żegnaj BioWare, dzieli gry i sprzedaje je po kawałku, a także stosuje moralnie wątpliwe techniki wyciągania od graczy pieniędzy, nagle zyskał konkurencję. Jeszcze kilka lat temu podium wyglądało jak jeden słupek i nawet zamiast jedynki było po prostu napisane Electronic Arts. Jaki szok musiał przeżyć, gdy któregoś razu nagle pojawiło się tam jakieś schody z numerami. W tym roku przypuszczam, że powrócimy do znanego pojedynczego słupka, ale będzie na nim po prostu więcej miejsca, żeby wszyscy mogli się zmieścić. Zeszły rok zakończył się wyskokiem Bethesdy i Activision Blizzard. Zwykle po takim incydencie firmy starają się nadrobić straty w wizerunku i zaufaniu. Nie w tej branży. W gamingu, gdy wypuszczasz wadliwy produkt, to po złym odbiorze każesz graczom płacić za niego jeszcze raz. Wygląda na to, że ten rok należy do tej samej dwójki aktorów co w 2018. Activision Blizzard w końcu zbanowało studentów, którzy pokazali baner Free Hong Kong Boycott Blizzard i otrzymali tę samą karę co Blitzchung. Widać, w Blizzardzie zdali sobie sprawę, że brak konsekwencji był dla nich bardziej szkodliwy. W sprawę zaczęli angażować się politycy. Kilku członków kongresu w USA wystosowało list, w którym zwrócili uwagę na wolność słowa, a także poprosili, aby przywrócić zbanowanych graczy. Niedługo BlizzCon. Jak ostatnio wspominałem, szykują się protesty. Nikt na razie nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie event przebiegać. Prawdopodobnie nie będzie sekcji Q&A, której ludzie mogą zadawać pytania. Choć przypuszczam, że gdyby pozwolili na zadawanie pytań, to na każde dobre... Znajdzie się 10 takich. Gość, który podaje mikrofon, powinien mieć taką torbę z ciasteczkami. Zadajesz dobre pytanie lub broniłeś Blizzarda, proszę, masz nagrodę i wkłada mu do ust chrupka. Na tych, którzy próbują być zabawni lub sprytni przy mikrofonie, czeka dwóch dobrze napakowanych ochroniarzy na końcu kolejki. I spokojnie, nasza obsługa jest dobrze wyszkolona, znają martwe punkty monitoringu i potrafią bić tak, żeby nie było śladów. Nic tylko przyjechać na BlizzCon. Activision Blizzard wyraźnie przejmuje się całą sytuacją, bo konsekwentnie odwołuje wszystkie eventy, które miały odbyć się przed BlizzConem. Gdy odwołali to związane z Overwatchem na Switchu, Nintendo nawet nie bawiło się w ciche pokazywanie palcem, kto jest odpowiedzialny za te decyzje. Bardzo wyraźnie zaznaczyli, kto jest za to odpowiedzialny. To nie znaczy oczywiście, że biorą bezwzględnie stronę graczy. Zwyczajnie próbują odsunąć się w taki róg basenu, w którym woda nie jest zabarwiona na żółto. Inside Gaming wspomniało, że niektórzy bardziej zaktywizowani gracze próbują kontaktować się z partnerami Activision Blizzard, naświetlając całe zajście z trzymaniem strony chińskiego rządu. Myślę, że to całkiem skuteczna taktyka. Interes się kręci, ale gdy ktoś zwrócił uwagę mediów na to, skąd się biorą pieniądze, wtedy większość woli pozostać w pozytywnym świetle takiej historii. Niestety tak samo działa SJW. Gdy ktoś im podpadł, potrafili kontaktować się z pracodawcą takiej osoby, a także każdym potencjalnym, tak aby nigdzie nie znalazła zatrudnienia. Był też niedawno przypadek, w którym niesłusznie oskarżony człowiek pod presją tych ludzi odebrał sobie życie. Ale to temat na inny film. Dlatego jestem ostrożny w popieraniu takich metod. Choć dużej firmie poza utratą wizerunku i drobnymi niedogodnościami nie są w stanie poważnie zaszkodzić, chociaż te małe niedogodności mogą wpłynąć na zmianę polityki firmy. O Blizzardzie jeszcze usłyszymy. Na razie wypuszczają pozytywne przecieki co do Diablo 4 i innych tytułów, żeby zmiękczyć fanów. Mnie jednak ciekawi, jak przyjmą słowa krytyki, bo te na pewno się pojawią. A wiesz, kto na pewno nie słucha słów krytyki? Bethesda, firma, która nie uczy się na błędach. Żadnych. Rok temu sam popełniłem największy błąd i kupiłem Fallout 76, Day One. Wystarczyło zaczekać tydzień, żeby zapłacić połowę oryginalnej ceny. Chociaż gdybym wtedy się nie naciął, pewnie nie zrobiłbym kanału z ogryskami, więc może są jakieś pozytywy. Ale wracając do Bethesdy i jej bramina. Obserwujemy zmierzch survivalowego gatunku. Ba, niedługo będziemy obserwowali zmierzch Battle Royale. Doświadczenie nauczyło nas, że fatalny stan survivala w pierwszym roku zwykle zmienia się na bardziej pozytywny w roku następnym. Conan Exiles jest takim przykładem. Poprawili większość błędów, dali graczom możliwość modowania, a mimo tego ich własne dodatki dobrze się sprzedają. Pewnie wino, muzyka i tańce topless też miały wpływ na ten sukces, ale zamierzam to zignorować, bo mi psuje argumentację. Chodzi o to, że gdy deweloper przykłada się do swojego tytułu, jest w stanie zmienić krytyczne opinie. Ale żeby zmieniło się na lepsze, twórcom na tej opinii musi zależeć. Na Steamie kilka razy dostawałem wiadomości od fankomu z prośbą, abym jeszcze raz zagrał, bo poprawili większość negatywów, o których wspomniałem w recenzji. I faktycznie, dzisiaj jest to jeden z lepszych survivali. Minął rok od czasu Fallouta i choć nie słyszałem nic pozytywnego w mediach, wręcz przeciwnie, miałem zamiar sprawdzić, czy zmieniło się coś na lepsze. A teraz już wiem, że nie muszę. Nigdy nie byłem zagorzałym fanem Bethesdy, ale czułem do nich pewną sympatię. Mieli jedne z lepszych wystąpień na E3 i nawet mimo, że nie umieją robić niepopsutych gier, to dali świetne pole moderom, którzy sprawili, że ich gry stały się nieśmiertelne. 76 wydawała się potknięciem. Nawet z oszustwem związanym z jakością toreb z kolekcjonerki, chciwymi praktykami w in-game'owym sklepie albo z innym merchem ze świata Fallouta. Jednak co
zrobili teraz, przebija wszystko. To tak jak osoba, którą trochę czule, trochę szczerze nazywasz głupkiem, robi coś, po czym już zawsze będzie dla ciebie kretynem. Nie ma nigdzie dokładnych statystyk, ale możemy przypuszczać, że została garstka ludzi grająca w Fallout 76. Myślę, że nie więcej niż 15-20 tysięcy. I tym ludziom, największym lojalnym fanom, wymierzyli kolejnego slapa w twarz. Tym chyba przebili nawet EA. Opóźnili dodatek, w którym mieli pojawić się niezależni bohaterowie, ale za to wprowadzili płatną usługę Fallout First. Co daje roczna subskrypcja za 400 zł rocznie? Prywatne światy, bezdenny pojemnik na złom, kolejne miejsce spawnu, czyli namiot, 1650 atomów miesięcznie do wydania w in-game'owym sklepie, ubrania NCR Rangera i paczka ikonek i emotek. Czyli Bethesda daje ci tryb single player i każe sobie za to miesięcznie płacić. Wyobrażasz sobie sytuację, w której kupujesz grę za ponad 200 zł i po odpaleniu jej widzisz start game, ale na szaro z kłódką, a po kliknięciu w nią otwiera się strona dająca możliwość kupienia miesięcznej subskrypcji. A w zasadzie nie musisz sobie tego wyobrażać, bo Bethesda już to zrobiła. Każą płacić sobie 400 rok w rok za coś, co Conan Exiles ma w swojej podstawowej ofercie. Oczywiście ani Pete Hines, ani Todd Howard nie wspomnieli o tym, gdy dziennikarze pytali, jak będzie wyglądała przyszłość Fallouta 76. Prywatne światy pozwolą na mody, pewnie też płatne, bo zbyt bardzo boją się, że ucieknie im kilka dolców z ich śmiesznego sklepu. Gracze od pierwszego dnia prosili o zwiększoną pojemność skrzynki na przedmioty, bo gra wymaga noszenia sporej ilości lutu. Podobno technicznie to było niemożliwe, ale jak się okazuje, wszystko staje się możliwe, gdy dodatkowo im zapłacisz. Dostaniesz wtedy nawet nieograniczone miejsce. Świat jest na tyle duży, że dodatkowy namiot to coś, co powinno być w podstawowej grze. Z kolei 1650 atomów nie jest warte nawet złotówki w tej ofercie. Dlaczego? Tłumaczyłem to w filmie o polowaniu na wieloryby. Wirtualna waluta w grze ma wartość tylko i wyłącznie w świecie gry. Deweloper sam ustala cennik, a że jest to przedmiot wirtualny, nie ponosi żadnych kosztów jego przechowywania ani powielania. To tak jakbym powiedział, że ten film warty jest 500 000, ale dzisiaj jest okazja, bo subskrybenci obejrzą go za jedyne 200. I choć lubię kręcić te filmy, to powiedzmy sobie szczerze, nikt mi za nie 500 000 nie zapłaci. Nie sprawdzałem osobiście, ale mogę się założyć, że 1650 atomów to i tak o jakieś 150 za mało, żeby kupić sobie najdroższą rzecz w in-game'owym sklepie. Ubranie Rangera. Tutaj jest pewna ironia. Najlepszy skin pochodzi z Fallouta, którego Bethesda nie robiła. I na koniec paczka emotek, czyli krab, na który nikt nie zwraca uwagi. Jednak branżowy klaun na tym nie poprzestał. Fallout First nie działa. Ludzie masowo zgłaszają, że prywatne światy są już zlutowane, więc albo Bethesda prowadzi recykling starych serwerów, albo twoja rozgrywka zapisuje się ze stanu publicznego i w podobny wrzuca cię, gdy przechodzisz na serwer prywatny. I nie wydaje mi się, że to jest błąd. Pewnie mocno kombinują, jak dać i jednocześnie nie dać prywatnych serwerów, bo gdy możesz sobie je odświeżać w nieskończoność, okaże się, że wyfarmisz sobie tyle złomu, że nie kupisz ich zestawów naprawczych albo innych gadżetów pay to win. Bezdenna skrzynia na złom też nie działa, to znaczy działa, bo wrzucasz do niej scrap i już go nie dostajesz z powrotem. Możesz pomyśleć, że jeszcze większa monetyzacja odstraszy pozostałych graczy. No niekoniecznie. Człowiek, gdy inwestuje swój czas i myśli, bardzo nie lubi, gdy inwestycja się nie zwraca. To też jest powód, dlaczego rozstania bywają trudne, nawet gdy relacje nie są najlepsze. Bardziej agresywna monetyzacja odstraszyłaby mnie lub ciebie, ale my już w to nie gramy. Prawda? Ale dla kogoś, kto zainwestował w tę grę czas i pieniądze, może się wydawać, że jedynym wyjściem jest dalsza inwestycja. Więc jeśli należysz do grających, niestety sam jesteś sobie winien. W tej grze będzie tylko gorzej. To deweloper odpowiada za to, ile jest lootu, jaki jest ten drop, ile czasu musisz poświęcić na to, żeby go zdobyć. Potem otwiera swój sklep i udaje, że nie ma wpływu na warunki w grze, ale chętnie sprzeda ci coś, co złagodzi te wszystkie niedogodności. I w rzeczywistości tracisz podwójnie. Bo raz płacisz za grę, a dwa płacisz za rzeczy, które pozwolą ci ją pominąć. Jak pewnie wiesz, Bethesda jest częścią ZeniMax Media. Myślę, że warto lepiej przyjrzeć się tej firmie. Nagłe oderwanie się od fanów i agresywna monetyzacja może dawać podpowiedzi, co faktycznie dzieje się w strukturach tej spółki. Dwa dużo zapowiedziane tytuły w przyszłości, gra typu Live Service, gry mobilne, Fallout Shelter i Blades, może ktoś inny przejął stery, wymuszając bardziej agresywne działania, albo ZeniMax buduje sobie portfolio, bo zamierza wejść na giełdę. Ale wątpię, żeby to było w przyszłym roku. Przypuszczam, że coś więcej usłyszymy bliżej premiery Starfields i Elder Scrolls. I na koniec pozytywnie o Ubisoft. Tak, o Ubisoft. CEO Yves Guillemot przyznał, że Ghost Recon było failem, że nie skupili się na tym, co przyciąga graczy i że kolejną część wypuścili zbyt szybko. Jestem przekonany, że właśnie dlatego przesunęli premiery swoich tytułów. I choć nie ma co krzyczeć good guy Ubisoft, to jest to ogromny sukces dla graczy i świata gamingu. Dyrektorzy generalni i inwestorzy zaczynają zauważać, że jakość i poziom monetyzacji ma wpływ na sprzedaż. To znaczy, że pieniądze nareszcie do nich przemówiły i powiedziały im to, co fani mówili im już od dłuższego czasu. Jednak czy będziemy mieć z tego lepsze gry? No to będziemy musieli zaczekać. I z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Podobno czerwony przycisk z napisem subskrybuj umarł. Wyświecz mi przysługę i kliknij go i sprawdź, czy jeszcze żyje. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.